na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Ojcze Niebieski, Ty dajesz nam wiele dowodów swojej dobroci. Uczyń nas wdzięcznymi za to, co dla nas czynisz. Spójrz z miłością na tych wszystkich, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Pobłogosław naszej Pani Poseł. Pobłogosław to biuro poselskie. Strzeż wszystkich, którzy będą tu przychodzili. Udziel im Twojego pokoju. Zachowaj ich od zła. Daj im tego, czego im potrzeba do życia i otwórz ich serca na potrzeby bliźnich. Niech zawsze pamiętają, że tu na ziemi jesteśmy pielgrzymami do domu Ojca w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Na zakończenie odmówmy jeszcze modlitwę pańską, szczególnie w intencji Pani Poseł. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I teraz już, żeby nic nas nie dzieliło, tylko wszystko nas łączyło. Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję zaproszonym gościom, znajomym, bliskim, przyjaciołom, współpracownikom, że znaleźliście troszeczkę czasu i po prostu jesteście w tak ważnym dla mnie dniu dzisiaj razem ze mną. Także dziękuję, dziękuję wszystkim bliskim i znajomym, tak jak powiedziałam, rodzinie. Jeżeli może ktoś ma życzenie powiedzieć... Pan poseł może pierwszy? Czy ja? Nie, proszę tutaj. Znaczy ja może w imieniu nie tylko swoim, ale jeśli mogę jako pierwszy złożyć te gratulacje osobiste, przekazać kwiaty, to przede wszystkim kwiaty, które przekazuję. Teraz dodam resztę. Otóż składam te życzenia nie tylko w swoim imieniu, ale także dobrego znajomego pani poseł, dobrego znajomego gości, czyli Łukasza Kamińskiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Gratulujemy, jesteśmy zachwyceni. On wiedział, specjalnie ucieszył się, że mogę ja dzisiaj tu przyjechać, on może tam obowiązki w Warszawie. Do tego dołączam w podziękowaniu za całą aktywność i pani poseł, i środowiska, i szczególnie Kornela Morawieckiego, ale także za aktywność Pawła Kukiza. Jedno z naszych najnowszych wydawnictw, dosłownie to jest ostatnia książka, która ma nieprawdopodobny tytuł i w ogóle ciekawą historię. Nade wszystko Ojczyzna, czyli dewiza życiowa, która przyświecała mieszkańcowi akurat no wtedy naszego regionu w pełni, dzielnicy pruskiej, zaboru pruskiego, pod Bydgoszczą, śliczne miasto Mrocza. Wacław Poleszczyński, urodzony w 1898 roku jako 8-letni chłopiec, wziął udział w walce z Prusakami przeciwko germanizacji, przeciwko zniemczaniu szkół dla polskich dzieci. Ten młody bojownik sprawy polskiej już w roku 1920 jest bohaterem, żołnierzem dzielnym wojny polsko-bolszewickiej, później żołnierzem zawodowym w II RP, urzędnikiem państwowym z dużymi osiągnięciami w czasie wojny Armia Krajowa. Po wojnie jego biografia tragicznie się zakończyła w 1948 roku na Zamku w Rzeszowie. On, żołnierz między innymi WiN-u, został zamordowany. Wacek Poleszczyński dzisiaj jest patronem tej szkoły, w której się uczy. Dzisiaj 8-9-letni uczniowie tej szkoły widzą swojego kolegę na wielkiej tablicy upamiętnionego i to jest taki troszkę symbol, czym jest w ogóle to pokolenie żołnierzy wyklętych, kim jest to środowisko. To są największe wartości, najcenniejsze. Ta biografia, my ją będziemy strasznie mocno reklamowali, niedługo się ukaże też w serii Patroni Naszych Ulic, bo to taka wspaniała postać Polaków z tej dzielnicy, naszej, z byłego zaboru pruskiego, którzy nie dali się Niemcom i nie dali się komunistom, mimo śmierci zostawili taki wspaniały testament. Prosił jeszcze raz wszystkiego dobrego i niech to hasło, tak jak wam przyświecało, niech